I mam nadzieję, że się nagrywa, więc oddaję prowadzenie w twoje ręce. Witam w kolejnym odcinku programu Quiz.pl. Dzisiaj jest ze mną Dark Archon. Cześć. Tak. No to on teraz opowie o swojej działalności na YouTubie oraz nie tylko na YouTubie, bo także... no to niech mówi. Skoro już się widzimy, to po raz kolejny cześć, ja jestem Dark Archon i jeśli kiedykolwiek o mnie słyszeliście, to prawdopodobnie z uwagi na moje tłumaczenia gier, którymi zajmowałem się kiedyś. Teraz za to prowadzę stronę www.arn.eu, gdzie interesuję się grami i gadżetami na wszelakie sposoby. Robimy recenzje, testy, zapowiedzi, przeglądy, unboxingi i wszystko to, co zainteresować może graczy. Tak więc zachęcam was do odwiedzenia naszego kanału i naszej strony www, jeśli kiedykolwiek będziecie przelotem w internecie. Bywacie tam czasem? Jeśli nie, zapraszam do naszego quizu. Więc oddaję głos do studia. Pa. Tak więc, dobrze. Ty byłeś właściwie przy tym ze mną na Skype, rozmawiałeś, kiedy ja wymyśliłem całą ideę tego programu. Dokładnie. Tak. No to może powiesz, co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś ten mój pomysł szalony. Znaczy, pomysł mi się bardzo podobał, bo to jest coś w rodzaju internetowych milionerów, że tak to nazwę. Nie wiem, czy to dobre porównanie, nie wiem, czy się ktoś za to nie obrazi, ale bardzo fajnie jest mieć możliwość przetestowania własnej wiedzy, porównania się z kimś innym i ogólnie postawieniu siebie w szeregu między innymi, żeby móc się w jakiś sposób na tej skali umieścić. Więc mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze. Jak się człowiek stresuje, to potem mówi różne głupoty. Mam nadzieję, że nas to nie czeka. Nie, tutaj nie ma żadnego stresu, a co do tego porównania do milionerów, no to ono jest słuszne, gdyż ja użyłem opcji pół na pół właśnie z tego teleturnieju w pierwszym odcinku. Okej. Okay. Oglądałem oba. Jak najbardziej słusznie. No to zaczynamy, tak? Okej, jestem gotów. Mam nadzieję, przeżyję. No to zaczynamy. Literatura. Okay. Kto napisał powieść Peter Pan and Wendy? Kojarzysz? Peter Pan and Wendy. Mam nadzieję, że chodzi o tego klasycznego Pietrusia Pana. Tak, tak. Całkowicie klasycznego. Jeżeli... No i mam... O kurde. Pamiętam film. I czytałem Pietrusia Pana jako dzieciak. I mam gdzieś tą książkę. A czy mam jakieś możliwe odpowiedzi? Oczywiście, cztery. Terry Pratchett, James Matthew Barry, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens. Okej, okay. Więc odpowiedź jest prosta, bo na pewno nie jest to ani Doyle, ani Dickens, ani Pratchett. Więc pozostał mi tylko i wyłącznie pan Barry i to będzie moja odpowiedź. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Właściwie no to miałem mały problem, aby znaleźć odpowiednie nazwiska. Więc mimo wszystko tego Pratchetta dałem. Pomyślałam, że może go nie kojarzysz i się na nim zagniesz. Właściwie to... Widzisz, szkoda, że nie nagrywamy wideo, bo bym ci pokazał, że obok mnie leży cała sterta książek Pratchetta, które właśnie teraz czytam. Tutaj są moje książeczki, są przepiękne. Całą tak. Praktycznie bibliografię Pratchetta. Właściwie no to muszę powiedzieć, że Piotruś Pan by musiał naprawdę ciekawie w wykonaniu Pratchetta wyglądać. Tak. Bo ja niedawno widziałam taki artykuł, czy opowieść wigilijna według Pratchetta. Mhm. To było w formie komiksu. Mhm. I tam było po prostu o nocy strzyżenia wiedźm. Okay. Nie wiem jak to jest w oryginale. Bo ty czytasz wersję anglojęzyczną, prawda? Tak, czytam wersję anglojęzyczną, ale też ci teraz nie powiem. No dobrze. No i teraz znowu jest pytanie, które się trzyma literatury. Ogólnie, o matko, co najmniej są trzy pytania, które dotyczą albo powieści, innych dzieł literackich, albo ich twórców. No nie mogę powiedzieć, że to jest moja najmocniejsza strona, bo na czytanie zbyt dużo czasu nie mam i zazwyczaj skupiam się na książkach, które lubię. Te, które lubię, mogę czytać po 5 razy, ale ciężko mnie przekonać do czegoś nowego. Zobaczymy. A czytałeś o Władcy Pierścieni? Oczywiście, to jest chyba moja najulubieńsza z książek. A opowieści Snad nie znasz?
Powieści z Narni? Ze słyszenia, więc tu już będzie problem, ale wiem, kto napisał. No to ja ci powiem teraz, że przyjaźń Tolkiena i Luisa można porównać do przyjaźni A. psa i kota, B. Legolasa i Gimliego, C. Obi-Wana i Luka, D. Asasyna i Templariusza. Okej, musisz mi jeszcze raz przeczytać odpowiedzi. Psa i kota, Legolasa i Gimliego, Obi-Wana i Luka, Asasyna i Templariusza. No dobra, na pewno wiem, że byli przyjaciółmi, więc na pewno nie byli wrogami. Więc będę musiał wybrać opcję Legolasa i Gimliego. Zaznaczyć? Tak, proszę. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Tak więc po kolei. Odpowiedzi A i D to odpowiedzi, które oznaczają relacje całkowicie wrogie. Mm-hmm. A odpowiedź C, Obi-Wan i Luke, to relacje... Mistrz i mentor. No, uczeń, mistrz, tak. Przepraszam, to jest tak. Prawidłowa odpowiedź. A z braku pomysłu zaczerpnąłem ją właśnie z książek Tolkiena. A teraz pora na fizykę. Gratuluję gustu, fizyka, okej. Okay. Gdy siły przylegania między cieczą a szkłem są większe niż siły spójności drobin cieczy, powstaje A. para wodna, B. menisk wypukły, C. ciało stałe, D. menisk sklęsły. Okej, na pewno jest to menisk. Ach, tylko teraz, wypukły czy wklęsły? Gdybyś mógł powtórzyć dla mnie pytanie i ja bym sobie to zwizualizował w głowie, byłoby mi dużo łatwiej. Ja to pytanie wziąłem z tego, że sam mam z tym problemy i mam nadzieję, że czytając ci to pytanie, może sobie to jakoś utrwalę, bo okay, nigdy tego okay. Nie mogę zapamiętać już tyle lat. Gdy siły przylegania między cieczą a szkłem są większe niż siły spójności drobin cieczy, powstaje. Okej, więc mamy szkło. I przyleganie do szkła jest silniejsze niż między cieczą. Oh. Strzelę, że wtedy nazywa się on, wiem jak wygląda, ale strzelę, że nazywa się wtedy meniskiem wklęsłym, bo wygląda jak dziura. No i to jest odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. Tak! Dobrze, a ja tylko teraz chwycę coś, żeby ci ten punkt zanotować. W pierwszym pytaniu miałeś odpowiedź prawidłową, w drugim też, w trzecim też. No póki co jest pięknie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Tak, 7, 8, 9, 10, tak. I pora na pytanie czwarte, znowu będzie o pisarzach. Aha. Henryk Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla za powieść Quo Vadis, trylogię, całokształt twórczości, chłopów. O, to bardzo proste pytanie. Uczyłem się tego na języku polskim, a że jestem humanistą, odpowiedź nie będzie zaskakująca. Oczywiście otrzymał swojego Nobla za Quo Vadis. Mam nadzieję. I właśnie to jest coś, co ludzie bardzo błędnie czynią, aczkolwiek Nagroda Nobla została Sienkiewiczowi dana akurat w czasie wydania Quo Vadis i przez co jest ten błąd, ale on dostał Nobla za całokształt twórczości, za wszystkie swoje dzieła. To jest bardzo popełniany błąd i właśnie dlatego to przeszedłem. Nie będzie niestety 10 na 10. O kurczę, aż mi wstyd, a byłem taki pewien odpowiedzi. No dobra. A teraz będzie coś o Ameryce. Jak nazywa się żona obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy? Kojarzysz? Tak, tak, prezydenta jak najbardziej. A nazywa się oczywiście Michelle Obama. Odpowiedzi to Sara, Lucy, Michelle i Mirabel. A, zapomniałem, że ma nawet odpowiedzi do wyboru, przepraszam. Ale ja bez problemu mogę przeczytać plus, gdyż odpowiedź była prawidłowa. Zrobili tak samo jak Jaskier, kiedy było pytanie, jak nazywał się koń Geralda. Pamiętam, Płotka, oglądałem też ten odcinek. O, cieszę się, że zgadłem w takim razie. Ameryka.
a konkretnie Stany Zjednoczone, a konkretnie chcę się dowiedzieć, ile tych stanów jest. Ile jest stanów w Stanach Zjednoczonych? To też jest trochę podchwytliwe pytanie. Więc poczekam na twoje odpowiedzi najpierw. 64, 70, 60, 50. Okej, więc tych stanów jest 50, ale dodaje się jeszcze dodatkowy okręg stołeczny, District of Columbia, jeśli się nie mylę. Wtedy jest ich 51, ale ponieważ nie mamy takiej odpowiedzi, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi 50. Tak, bo tutaj właśnie tego nie dodałem. Tak więc jest bardzo ładnie, tylko jeden minus. A teraz kolejne pytanie z geografii. No to już tu będzie problem gigantyczny. Ale słucham uważnie. Do jakiego państwa należy Grenlandia? Grenlandia należy do jakiegoś państwa. Okay. I teraz pytanie. Do Jemenu, do Norwegii, do Finlandii, do Danii. Do Jemenu na pewno nie. Jest to wyspa. Odpowiedzi były... Mógłbyś powtórzyć dla mnie, proszę? Jemen, Norwegia, Finlandia, Dania. Tu jest problem. Bo najchętniej bym odpowiedział, że do Kanady, ale dobrze, że takiej odpowiedzi nie ma. Ja chcę jeszcze przypomnieć, iż masz do wyboru jedną podpowiedź. A mógłbym o nią poprosić? Byłoby super. Oczywiście. No i właściwie, skoro już wspomniałeś o milionerach, no to niech ci będzie, zrobimy pół na pół. Super. Odrzucamy odpowiedź A oraz odpowiedź C. Czyli została ci Norwegia i Dania. Chciałbym powiedzieć Dania, ale głównie dlatego, że mniej wiem na temat Norwegii niż Danii. Więc czuję, że nie jest to wynik jakiejkolwiek wiedzy z mojej strony, a tylko moich preferencji dotyczącej krajów. Ponieważ nie znam odpowiedzi na to pytanie. Słaby z geografii, po prostu zadecyduję i wybiorę Danię. Bardzo dobrze! Ja teraz właśnie trzymałem kciuki, żeby dobrze odpowiedział. Tak, to jest Dania. I właściwie bardzo się cieszę. Znowu będzie pytanie geograficzne. Pomęczymy ciebie dzisiaj. Ojej, okej. Okay. Ale nie pytam ciebie, gdzie co leży, ale o ustrój. Kto jest głową Japonii? Nie Godzilla. Nie mamy nic z takiej odpowiedzi. Okej, okay, poczekam na odpowiedzi, potem będę myślał, okej? Okay? Cesarz, sułtan, król, prezydent. Oraz odpowiedź dodatkowa, taki bonus, ninja. No więc, dawniej na pewno było to cesarstwo, jeśli się nie mylę. Problem jest taki, czy to się zmieniło od tego czasu, czy nie. I geografia i polityka jest okej, tak długo, jeśli to jest wiedza taka ogólna, często powtarzana w telewizji, to jest w miarę łatwo. Ale jak to wygląda teraz? Czy trwa tam dalej jakiś cesarz, czy dalej czy mają prezydenta? Okej, okay, przeczytaj mi jeszcze raz odpowiedzi. Wszystkie 5 czy wszystkie 4? 4. Ja myślę, że ani samurajowie, ani ninja nie rządzą już. Godzilla też. Godzilla też nie. Cesarz, sułtan, król, prezydent. Sułtana na pewno odrzucę. I mam nadzieję, że króla też. Tak więc teraz będziemy się zastanawiać nad tym, czy tam się coś zmieniło od lat. Czy tam jest prezydent teraz, czy cesarz? Dziś staram się sobie przypomnieć, czy ktoś... Czy mi się wsławiła głowa państwa Japonii? I ciężko mi, szczerze mówiąc... Okej, okay, mieszkam w kraju, gdzie panuje król, to znaczy królowa, która jest królem, pełni funkcję króla. Aha. Więc, kurczę, ciężko byłoby odrzucić opcję, że wciąż mają tam cesarza.
No ale z drugiej strony wszystkie kraje idą w kierunku takim czysto demokratycznym. Mhm. Tak więc... Niech będzie, nie będę przetrzymywał niepotrzebnie. Strzelę, że wciąż mają tam cesarza. Tak. A ja właśnie przy numeru 8 napisałem minus. Nie. I pionową kreskę jeszcze. Czy znaczy, że mają? Cesarza. O, super. A teraz bardzo się proszę... No cheat, no cheat. Okay. Proszę cię. Okay. To jest takie łatwe do sprawdzenia, a to jest właśnie to pytanie, o którym ci mówiłem, że jest takie genialne według mnie. A myślałem, że to było to wcześniejsze. O Quo Vadis. Jaki kolor ma litera G w logo Google? Tyle razy je widziałeś na pewno. Na pewno. Okej, poczekam na odpowiedzi jak zwykle, bo nie chcę teraz palnąć czegoś naprawdę głupiego. Zielony, czerwony, niebieski czy żółty? To jest nieuczciwe, bo te wszystkie kolory są tam w logo. I widzisz, i tu jest problem, bo ja nawet tego nie mogę w żaden sposób logicznie wykombinować. A to nie jest tak, że te kolory się zmieniają? One są stałe? Tak. Kolory były Google są stałe, teraz niedawno było Google na święta, kolory były identyczne. A tam są dwa G, to oba tak. Są takie same? Tak, mają ten sam kolor. To jest szansa, że trafię. Tylko teraz muszę się zastanowić, w jakiej kolejności one idą. G, O, O, G, L, E. Jak literki, to wiemy, się zastanawiam o kolory. Jestem pewien, że tam jest jedno żółte O. Jedno żółte O pamiętam. Więc podejrzewam, że skoro O stoi koło G z jednej i z drugiej strony, to nie będzie żółty. Kusi mnie, żeby powiedzieć niebieski albo zielony. I tu jest problem, bo one wyglądają bardzo podobnie i w głowie ciężko to sobie ułożyć jakoś. A skoro nie żółty, to pewnie nie czerwony, niebieski lub zielony. Mhm, tak więc... Są zbyt podobne kolory, żeby je w głowie od siebie tak po prostu odróżnić, zastanawiając się nad kolorami. Bo to jest tak, że człowiek tyle razy na to patrzy, ale nigdy go to nie obchodzi, to po prostu jest. Tak. Dobra. Będę musiał zaryzykować, a że kompletnie nie wiem, a patrzę na... Ty stukasz ładnie? Tak. Że patrzę na niebieski ekran Skype'a teraz, to po prostu zrobię szczęśliwy traf jak na Google'u i powiem, że jest to kolor niebieski. Kolor nadziei. Zielony był kolor nadziei? Ale ze spędy stawiał na niebieski. Słowo się rzekło. Archon. Słucham. Archon. To jest prawidłowa odpowiedź. Dzięki. Wow. Powiedz sobie raz, sam będę bił brawo. Na pierwsze miejsce. Jeszcze raz dobrze masz pierwsze miejsce. Wow. Okej. Okay. No naprawdę poprawiłeś mi humor, no bo spodziewałam się, że będzie dobrze, ale mimo wszystko to tak fajne uczucie, jak dobrze odpowiadacie. Wow, super. No i teraz znowu będzie o internecie i ogólnie o tych technologiach. Okej, to powinno być proste, mam nadzieję. Jeżeli kiedykolwiek z tego korzystałeś, to będzie dla ciebie proste. Jak nazywa się sklep internetowy Apple? Sklep internetowy Apple? Okej, rzuć odpowiedzi, a potem się będę zastanawiał. Słucham? iShop, mhm. iMart, iTunes, iMarket. A, okej. Okay. Odpowiedzi są dużo łatwiejsze niż się spodziewałem, a ponieważ jestem użytkownikiem iPhone'ów, iPadów i innych gadżetów z tej kategorii, poproszę cię o zaznaczenie odpowiedzi iTunes. To jest prawidłowa odpowiedź. Jest! Proszę pana, Darka Archona. Darka Archona. Dobra, może inaczej. Arek, masz pierwsze miejsce.
Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumny. Ale no, jestem dopiero trzeci w kolejce, jeśli się nie mylę. Tak, ale od razu na pierwsze miejsce idziesz, tak więc... Jakbyś się jeszcze nie przewrócił przy Sienkiewiczu, no to byś miał 10 na 10, to po prostu by było już... No aż mi wstyd, ale no jeszcze w takim razie widzisz, zostawiam miejsce dla przyszłych konkurentów. Życzę im powodzenia, mam nadzieję, że im się uda 10 zdobyć i mnie pobić, ale wątpię, bo jestem bardzo mądry. Jestem inteligentniejszy od całej reszty. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Na pewno będę śledził kanał i będę bił. Od razu ostrzegam, jak ktoś mnie pokona, to może się żegnać. Będę śledził poczynania moich konkurentów. Dobrze. I jeszcze co do pokonania, przegrywania, to ja powiem, że jeżeli by był remis, no to wtedy robimy dogrywkę, w której odpowiadacie na przemian na pytania i kto się pierwszy po prostu potknie, ten odpada i idzie na miejsce poniżej. Brzmi uczciwie. No. Właściwie no to można mówić uczciwa, można, że nie, bo ten, kto będzie pierwszy, to ten ma gorzej. Fakt. Chociaż jeżeli by pytania wzrastały w kolejności łatwe, trudniejsze i tak dalej, no to by było lepiej. No więc bardzo mi się przyjemnie ten odcinek prowadziło. Mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić dogrywkę, bo naprawdę aż się człowiek cieszy, że można taki dobry wynik zdobyć. Z mojej strony ja mam nadzieję, że do tej dogrywki nigdy nie dojdzie. Wolałbym zostać królem na samym szczycie listy i od siebie jak najbardziej dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w quizie i bardzo się cieszę ze swojego wyniku. Nie będę ukrywał. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumny teraz. No i muszę przyznać, że same pytania też były świetne. No i się przejechałem. Wstyd mi ze siebie, humanistę. A według ciebie, które pytanie było najciekawsze? Najciekawsze pytanie. Łatwiej by mi było odpowiedzieć, gdybym to jeszcze raz przesłuchał wszystko, ale bardzo podobało mi się pytanie na temat Google'a. Bo jest to pytanie, które wymaga czegoś więcej tylko niż wiedzy i inteligencji, ale też spostrzegawczości, której jak widać mi brakuje. I miałem przy tym dużo, dużo, dużo szczęścia. A to bardzo mi się nie podobały pytania z geografii. No jakieś musiały być, bo to naprawdę jest ciężko wymyślić takie 10 pytań. To naprawdę jest ciężko. I tym bardziej mi wstyd, że z geografii odpowiedziałem lepiej niż z polskiego. No ale tak już się dzieje. No dobrze. Tak więc ja was zachęcam do zobaczenia na kanał Archona. Jeżeli jego materiał wideo was do tego jeszcze nie zachęcił, no to ja was do tego zachęcam. Mogę coś powiedzieć w takim razie? Oczywiście. Też chciałbym zaprosić was, szczególnie, że przez cały styczeń będziemy rozdawać nagrody na moim kanale z uwagi na 1000 widzów, które udało nam się zdobyć. Tak więc przez cały miesiąc wszystkim naszym widzom, jak leci, będziemy rozdawać różne nagrody. Oczywiście nie rozdamy aż 1000 nagród, bo nas zwyczajnie na to nie stać. Szkoda. Też żałuję. Może kiedyś, jak znajdziemy sponsora. Ale mimo wszystko zapraszam wszystkich do subskrybowania i zabawy z nami. Nagród będzie dużo, konkursów też sporo. Może wam coś skapnie przy okazji. Tak więc zapraszam i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Tak. No to ja również się będę żegnał. Zachęcam was do oglądania filmów i moich, i Archona. I to by było na tyle. Cześć! Do usłyszenia. Trzymajcie się.